jeszcze raz dwa słowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam. Zobaczmy, jak trzeba być naprawdę ograniczonym, tak jak żeśmy sobie powiedzieli w poprzednim nagraniu, trzeba być naprawdę na poziomie pod zera, bo hiperłaska jest pod zerem, prawda? Skoro otwarcie zaprzecza naukom Chrystusa. Kiedy powstała, panie Rafale, Ewangelia? Czy Ewangelie były spisywane na bieżąco, że chodzili czterej ewangeliści jak kronikarze i każdy, prawda, spisywał Ewangelię? Że znaczy Chrystus głosi 8 błogosławieństw i kronikarze, ewangeliści spisują to, co on mówi na bieżąco? Czy jednak po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu? No wiemy, panie Rafale, chyba się pan z tym zgodzi, że Ewangelie powstały już po wniebowstąpieniu, ileś lat po odejściu Chrystusa, tak? I teraz zobaczmy, panie Rafale, jak pan kompletnie jesteś obłąkany i ograniczony. Co pisze święty Jan w 20 rozdziale Ewangelii? Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. 21. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Czyli Ewangelie właśnie zostało spisane właśnie, abyśmy dzięki temu mieli życie wieczne. Czyli Duch Święty, prawda, z całej działalności Chrystusa, która, jak pisze w 21, gdyby opisać to szczegółowo, to by świat nie pomieścił ksiąg, które trzeba byłoby napisać, prawda? Więc tego potężnego mnóstwa rzeczy, których dokonał Chrystus, zostało wybrane te, abyśmy wierząc mieli życie wieczne w imię Jego. Tak? A więc to, co zostało zapisane pod natchnieniem Ducha Świętego, z tego wszystkiego, czego Chrystus nauczał i czego Chrystus dokonał, już po Jego wniebowstąpieniu, zostało nam dane, abyśmy mieli życie wieczne. Ale dla pana Rafała to jest nieprawda. Tak? A jeżeli będziesz się, panie Rafale, zgadzał z tymi słowami, że to zostało nam zapisane ku życiu wiecznemu, to znaczy, że to czyń, a będziesz żył, też zostało nam dane, abyśmy mieli życie w imię Jego. Rozumiecie, drodzy słuchacze, o co mi chodzi? Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście mieli życie w imię Jego. Tak? Czyli zapisano to, abyśmy dzięki temu, co zostało zapisane, mieli życie wieczne. Ale dla pana Rafała to chyba nie są słowa ku życiu wiecznemu, tylko jakieś zapiski, prawda, z życia Jezusa, które nie mają żadnej wartości, dlatego, bo Chrystus, mówiąc te rzeczy, praktycznie całe Jego głoszenie to było przed śmiercią, prawda? Więc trzeba być po prostu obłąkanym, żeby nie widzieć, że to, co zostało nam z całej przebogatej działalności Chrystusa przekazane, jest dla naszego zbawienia. Wszystko. Ale dla pana Rafała chyba to nie dociera. Lepiej, to jest to, co, to jest ta zatwardziałość żydowska, gdzie Chrystus mówi, sami nie wchodzicie i innym nie dajecie wejść. Zamieniliście naukę moją na swoje tradycje. I dokładnie w tej samej zatwardziałości tkwi pan Rafał i cała ta hipergniotliwa nauka. Pod zerem. To ta hiperłaska to jest pod zero. Taki podśmieć, podchłam, podwymiot nawet. Czyli coś niższego niż chłam, niż wymiot, niż śmieć. Prawda? Nie. Jezus nie ma racji. Nasza hiperłaska ma rację.
unieważniacie słowa Chrystusa, które są dane po to, by ku naszemu życiu, na rzecz pod hiperłaski, która jest pod zerem, pod śmieciem. I w tym podśmieciu, w tym smrodzie, pod smrodzie tkwisz po uszy i dlatego Pan nie widzisz. To Pan nam zarzuca, że my nie rozumiemy, bo jesteśmy cieleśni. Pan nie rozumiesz. Proszę mi wyjaśnić Rzymian 8:13, że z pomocą Ducha Świętego mamy uśmiercać popędy ciała. Proszę mi wytłumaczyć Kolosan 3:5. Zadajcie śmierć temu, co cielesne w członkach waszych. Proszę mi te dwa wersety wytłumaczyć. Pozdrawiam.